7 listopada gościmy w Gminnym Ośrodku Kultury Kabaret Weźrzesz. Dzięki naszej telewizji mamy możliwość poznać członków tego zespołu. Skąd inspiracja, żeby nazwać zespół tak trudnym do wypowiedzenia słowem Weźrzesz? Kto wymyślił tą nazwę? To nie jest trudna nazwa. Nie no, wymyśliliśmy ją na studiach jeszcze z taką koleżanką. Ja wymyślałem nazwy różnych kabaretów, a ona miała takie właśnie powiedzenie: a wejrzesz człowieku, a wejrzesz przestań, a wejrzesz, ta nazwa jest głupia. A ja w końcu mówię: właśnie, może wejrzesz. I tak zostało. Zwłaszcza, że u nas się tak mówi, potocznie. Zwłaszcza, że tak. Że wejrzesz, przestań, albo wejrzesz coś tam, wejrzesz, zrób to, albo... Tak, tak Świętokrzyskie blisko Kielc zapożyczają od Krakowa, więc jest wejrzesz, chodźże i tak dalej. No stąd to wyjdźże. Się... Wyjdźże. Zajdźże. Też zajdźże, żono. Z jakiego środowiska państwo pochodzą? Wbrew pozorom nasz kabaret nie wywodzi się ze środowiska studenckiego. Jakby nie założyliśmy go na studiach, bo Anetka nie była nigdy na studiach, więc nie chciał, nie dało się tego zrobić. Ale wszystko przede mną, także ale cały na czas, studia i założę kolejny kabaret. Cały czas się kształci, więc może w końcu będzie to kabaret, który wywodził się, będzie ze środowiska studenckiego. Jak doszło do założenia waszego kabaretu? Ta historia jest tak długa, że chyba sięga prehistorii. Wcześniej mieliśmy styczność jeszcze z innym kabaretem. Nazywał się on Formacja Kaftan Bezpieczeństwa, gdzie tam poznaliśmy się z Jarkiem. Jakiś tam czas działaliśmy, no ale kabaret się rozpadł. Po jakimś tam okresie czasu Jarek postanowił założyć swój kabaret. Zaprosił mnie do współpracy. No i tak oto powstał kabaret Weźrzesz, który już 10 lat działa na polskiej scenie. Czy mają państwo jakiś ulubiony temat do swoich skeczów? No ja na przykład lubię takie tematy trochę czasami bardziej hardkorowe. Czasami tutaj dziewczyny trochę disują, że nie, za ostro. Lubię takie ostre rzeczy. Jak na przykład właśnie lubię czasami... Ale może tego nie będę mówił, chociaż będę do dzieci pokazywał zakonnice. To są właśnie jedne takie z moich smaczków takich ulubionych, że lubię jednak gdzieś ludzi poddenerwować tym w środowisku, w którym żyją jakby. I dla nich jest najważniejsze to wszystko trochę tutaj... Kontrowersyjne. Ale bardziej takie rzeczy społeczne, chociaż też odjechane, tak? Chyba najbardziej tu lubimy takie odjechane numery. Mamy tutaj takiego dzisiaj człowieka Pampersa. Tak. Jest tak, dla nas mega odjechany numer. No i społeczne rzeczy też pokazujemy. Damsko-męskie jakieś relacje, mamy tam skecz z policjantem właśnie. Jakby nie zamykamy się na jakby ulubioną formę, tylko coś nam się podoba, wpadnie nam jakiś pomysł, to po prostu to robimy. Okaże się, że jest fajny, publiczność to kupuje, biją brawo, no to zostawiamy. A jak nie biją, to mówimy, no widocznie się nie udał, słaby to na bok, bierzemy następny. Czy państwo sami układacie swój repertuar? Tak. Ja nie. Nie, sami. Tak. Sami. Co robicie, żeby zachować świeżość repertuaru? Nie, wiadomo, co jakiś czas trzeba nowe skecze pisać i wymyślać coś nowego, pokazywać. No chyba chodzi o to, o taką świeżość chodzi. Też wydaje mi się, że jak za dużo też jest człowiek tam gdzieś w telewizji czy coś, to dochodzi do takiej stagnacji, że już trochę mu się nie chce, bo to jest takie normalne i wtedy wydaje mi się takie już... Jak nie macie za dużo gdzieś... To cały czas chcesz tam być, tak? I cały czas starasz się o to, żeby tam być. Jak, że tak powiem, taka przysłowiowa marchewka cały czas. Myślę, że to jest idealny sposób na to, żeby nie popaść w jakąś rutynę i żeby cały czas tworzyć i chcieć i mówić, kurczę, jeszcze za mało, już widzisz, ale jeszcze za mało. To jest, tak chyba powinno być, tak w życiu chyba jest, ze wszystkim. Czy są takie skecze, które przygotowujecie tylko do telewizji i takie, które grane są podczas spektakli kameralnych? Tak, niektóre skecze na przykład były specjalnie pisane pod dany program telewizyjny, na przykład skecz Sekretariat Nieba, który był specjalnie napisany na kabaretowe wakacje z duchami. Gramy go do tej pory, ponieważ ludzie fajnie się przy nim bawią, my się fajnie bawimy w tym skeczu, podoba nam się. Więc są to skecze niektóre pisane specjalnie, ale też nie tylko. Niektóre skecze właśnie są grane tylko podczas spektakli, ponieważ nie nadają się do telewizji z różnych względów. Mogą być, no nie wiem, grane na blackoutach, gdzie w telewizji nie bardzo to przejdzie. Może być skecz również za spokojny, gdzie na przykład nie...
nie będzie pasował do formuły danego programu. Gdzie gra się z widzem, mimiką troszeczkę, a w telewizji tak czasami się nie da, tak? Czasami jest tak, że jest duży kabareton, jest publiczność bardzo daleko, no i nie da się. Chociaż raz tak próbowali właśnie z takim skeczem, operacja plastyczna, wydawał nam się śmieszny, fajnie działa, ja tam robiłem cały czas tak i okazało się, że ludzie siedzieli za daleko, publika siedziała za daleko i po prostu nie widzieli tej maski i ten skecz się tak średnio udał, nie? Czy w życiu prywatnym staracie się pewne rzeczy obrócić w żart? Nie, tak, bardzo dużo rzeczy na pewno. Tak, jesteśmy takimi żartownisiami też chyba na co dzień trochę tam sobie, przynajmniej ja, lubię sobie pożartować tam i w towarzystwie i ze znajomymi. Nie jest tylko tak, że wychodzę na scenę i jestem zabawny, ale też w życiu normalnym też potrafię sobie robić jaja. Na przykład podjeżdżamy na autostradzie i Anetka płaci za bilet, a ja mówię, weź mi frytki. Państwo występujecie w duecie. Czy trudno jest w dwie osoby wypełnić program długiego spektaklu? Na pewno łatwiej niż w jedną. Zwłaszcza, że my na przykład nie piszemy skeczy, które mają na przykład po 20-30 minut. Tylko raczej takie krótkie formy, są to około 5 minut, 5, 4, 7, mniej więcej tak to jest. I wtedy jest strasznie dużo rekwizytów, strasznie dużo postaci, szybko się to wszystko dzieje na scenie. No i rzeczywiście jest być może z tym taka bieganina czasami, ale nie mamy z tym jakiegoś takiego większego problemu, żeby wypełnić tą godzinę, nie. Dziękujemy za możliwość rozmowy. Mamy nadzieję, że publiczność kolbucka przypadnie Państwu do gustu. Dziękujemy. Dobry wieczór, Kolbuny! Dobry wieczór! Kurczę, ale fajnie, ile ludzi, super! Dobry wieczór! Kurde, jakaś gwiazda będzie po nas? Kurde, super, super. Drodzy Państwo, no tak jak tutaj kolega nas zapowiedział, my nazywamy się Kabaret Wejrzesz i będziemy starali się Państwa troszeczkę rozbawić. Tak, tylko że zanim zaczniemy program, to chcielibyśmy się tak z Państwem troszeczkę zintegrować. Tak, zaznajomić, zapoznać, przedstawić się. Może przedstawię na początek Państwu mojego kolegę. Tylko wiesz, taką petardę, kolbudy, kurde, chciałem to zawsze przyjąć. Tak? Tak. No dobrze, to postaram się bombę, tak na Sylwestra. Zaprezentować jak najlepiej potrafię. Drodzy Państwo, po mojej lewej stronie mój serdeczny przyjaciel, wakacyjna przygoda Józefa i Janiny, Jarek Pająk. Drodzy Państwo, natomiast po mojej prawej stronie, no nie byle kto, chluba Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie, no nie przesadzaj. 35-letnia studentka. Otóż podczas programu kabaretowego jest bardzo ważny kontakt z widzem. Czy pan się ze mną zgodzi? To zapraszam pana na scenę. Śmiało! Cześć Marcin, Aneta. Proszę, siadaj sobie. To jest mikrofon dla ciebie. Spokojnie, nic nie trzeba robić. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na terapii małżeńskiej. Dobrze. Państwo się nazywacie... No, Marcinku, pochwal się doktorowi, jak się nazywamy. Zapomniałem. Państwo... Zapomniałem? No dobrze, dobrze. Państwo zapomniałem. Co się dzieje w Państwa związku? Doktorze, o to chodzi, że nic się nie dzieje. Marcinek wraca z pracy, je, idzie spać. Praca, jedzenie, spanie. Wstaje, idzie do pracy, wraca z pracy, idzie spać. No w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Panie Marcinie, zgodzi się pan z małżonką? No mówiła, że nic nie trzeba będzie robić. Panie Marcinie, napisał pan w ankiecie zgłoszeniowej taki oto zwrot. Mam powodzenie u kobiet, bo mam orientalną urodę. Marcin, chyba wtedy jak jesz sajgonki. Doktorze, mój Marcinek na co dzień ma urodę nie orientalną, tylko orientacyjną. On się wydaje ładny, dopóki się ktoś nie zorientuje. Panie Marcinie, proszę chwycić małżonkę za uszy. Za te wyżej uszy, Marcin. Nie jesteśmy w domu. Pani Aneto, proszę chwycić męża za uszy. Weźcie między siebie ten oto balon i tańcząc naciskajcie na balon tak mocno, żeby wszystko to, co złe w waszym związku, pękło razem z tym balonem. I ja będę wam przygrywał melodyjkę na flecie. No zarzucaj bioderkiem, Marcin, zarzucaj. Jak na naszym weselu w 64.
Naparzaj, Marcin, naparzaj! To samo nie pęknie! Bardzo dobrze! Dawaj! Marcin! Dawaj! I jak? Normalnie... Jak przy 64! Normalnie jak podczas pierwszej randki. Też nam pękł balonik. Marcin, ty zwierzaku. To naprawdę działa. Ja to stosuję w swoim małżeństwie. To jest 100% satysfakcji, naprawdę. Tak. Jak? Marcin, ty naprawdę masz orientalną urodę. Ja wcześniej nie dostrzegałam. Nie mówiłem. Marcinku, czy zabierzesz swoją kiziemizię na Sajgonki? Zabierz. To idź, zamówię jeszcze chwileczkę porozmawiam z doktorem. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla Marcina. Skąd inspiracja, żeby nazwać zespół tak... Z jakiego środowiska państwo pochodzą? No, nie gejowskiego na pewno. Tak, heterowskiego na pewno. Tak, należymy do mniejszości. Tak, należymy do mniejszości. Czy mają państwo jakiś ulubiony temat do swoich sketchów? Tak. Czy państwo sami układacie swój repertuar? Tak. Ja nie. Nie, sami. Tak. Sami. Co robicie, żeby zachować świeżość repertuaru? Milczymy. Więc są to skecze niektóre pisane specjalnie, ale też nie tylko. Nie tylko. Jaka była druga część pytania? A jakie było pytanie? Jakie było pytanie?